Siema kochani, z tej strony Piotrek, DJ Krawat. No i jesteśmy właśnie w naszym programie Krawat Show z The One and Only, jedynym niepowtarzalnym właśnie Krystianem Pudzianowskim z Pudzianba. Mogę dać ci szacunek, żółwiczek? Ale poszło. Chciałem bardzo podziękować tutaj bardzo Pudzianowi, właśnie Krystianowi, naprawdę, że znalazł właśnie czas, bo bardzo dużo podróżuje i w ogóle, no i w związku z tym jesteśmy w Hul. Chciałem się zapytać, w restauracji Kuchnia w Hul, oczywiście pozdrawiamy panią szefową i zapraszamy serdecznie. Przepraszam, że ja tak dużo mówię właśnie Krystianowi. Właśnie tak ogólnie to cześć, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie jesteśmy w restauracji Mega i tak dalej, także Kuchnia Polska, słuchajcie, wyśmienita, także jesteśmy teraz już na jedzeniu, także właśnie widzicie, jak się najadł, tutaj dobrze gada. Bo właśnie, bo ja się tak bałem tego wywiadu, bo ostatnio twój brat pobił Popka i ja się w związku z tym tak bałem się, bo taki byłeś głodny, to myślałem, że zły jesteś, ale taki najedzony, to lew już jest spokojny. Tak, Kuchnia Restaurant dzisiaj zadbała o nasz apetyt, także było naprawdę smacznie. A co do Popka, czy mówisz, czy Mariusz go pobił? Nie, on delikatnie go popiesił, zrobił co swoje i no jak to mówią, ram pam 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 i pie, pie. I on to właśnie powiedział, Krystian. No i w związku z tą walką, wiesz co, tak jak już wyjęłeś mi to z buzi, to ja chciałem się cię zapytać, w związku z tym, że nikt jak kto inny znasz brata swojego, powiem ci, że ta walka trwała 80 sekund i chciałem się zapytać, dużo ludzi mówi Popkowi dogryza, że on się podłożył Pudzianowi, w związku z tym chciałem się zapytać, czy ty uważasz, że na przykład Mariusz naprawdę wielki sportowiec by do tego na przykład się w takie tu wkręcił, chyba nie? Słuchaj, nie, w ogóle nie będę na ten temat rozmawiał. Ja Pawła bardzo lubię za to, co wykonuje na scenie i tak dalej, za to, że w ogóle podjął, wiesz, walkę z Mariuszem i na ten temat nie będę się wypowiadał. Ci, co sobie gadają, niech się gadają, niech się ludzie, ci zajmą zawodowo sportem, to sobie sami na to pytanie odpowiedzą. I tyle mam na ten temat do powiedzenia. Nie będę nic na ten temat więcej mówił. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo bałem się tego powiedzieć, ale jestem wielkim fanem Popka i chciałem powiedzieć, że naprawdę jak Mariusz będziesz to oglądał i mam nadzieję, że tak, chciałem ci powiedzieć, że wielki szacun, bo naprawdę taki przeciwnik jak Mariusz, naprawdę wielki szacun. Można powiedzieć, że nawet to Popek mu się specjalnie oddał. Brawo, zostało ci jeszcze naprawdę 80 sekund do końca wywiadu. Właśnie, więc lecimy właśnie z tematem. A propos właśnie Mariusza, chciałem się zapytać tak na śmieszno, bo jest taki śmieszny, wy jakbyście młodymi chłopakami, dziećmi, to ty biłeś Mariusza, czy on ciebie? Bo on miał takie młoty wielkie. Nie, posłuchaj, jak byliśmy małymi chłopakami, to nie myśleliśmy o takiej wzorze, dlatego że Mariusz jest starszy ode mnie 4 latka, także słuchaj, no rola starszego brata polegała na tym, żeby po prostu wychowywać mnie. A że ja byłem zawsze urwisowaty i zawsze troszeczkę dopinałem swojego celu, także troszeczkę rozrabialiśmy, jak to mało lacie, ale teraz czasy się zmieniły. Mariusz jest większy, ja jestem mniejszy i jest okej. Aha, a chciałem się zapytać, jesteś może skorpionem, bo tak naprawdę jesteś uparty? Nie, nie jestem skorpionem, jestem baranem. A jakbyś chciał wiedzieć, to barany są bardziej uparte. A ty z jakiego jesteś znaku? Ja jestem skorpionem. Skorpionem, z której strony? Od strony ogona. Od strony ogona, to widać. Bo pamiętajcie, że ogon zawsze można odczepić. Bo moja żona jest baranem i wszystkie moje miłości były baranami i... Nie, ale słuchaj, ja mam orientację wybraną, także nic mi tutaj bez żadnych podtekstów, absolutnie, słuchajcie, hello, żeby nie było. Żeby nie było, ja wolę kobiety, nie? No bardzo dobrze, ja też. Jest pozdrawiam okay, wszystkie piękne. Wszystkie piękne panie. No i lecimy z Koksiczkiem dalej. No i kolejne nasze pytanie, no tak, bo się rozgadaliśmy, oczywiście wywiad się wymykał. Tak, jest pięknie. Pierwszy raz w Anglii, Krystian, jesteś? Nie, nie jestem pierwszy raz w Anglii, jestem po raz kolejny. Gramy dzisiaj dla Polonii i nie tylko, także myślę, że na pewno fajnie będziemy się bawić, także gorąco pozdrawiamy całą Polonię. Super, chciałem się zapytać właśnie, Krystian, powiedz, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda ze śpiewaniem? Jak długo już śpiewasz? No i kiedy wziąłeś pierwszy raz mikrofon do ręki? Jak to się zaczęło? Tak jak Adam. Najpierw był Adam, później Ewa spadła. Nie, a tak teraz na poważnie to już zajmuję się tym, można powiedzieć, praktycznie 20 lat. Od 14 roku życia mam styczność z muzyką. Sport to moje drugie hobby i tak dalej, także jakoś sobie radzę. 9 lat jako w zespole coverowym, później już od 14 lat jestem na dużej scenie i chyba jakoś sobie pomalutku tym radzę. Raz lepiej, raz gorzej, ale to nie mi oceniać, tylko to chyba wy powinniście ocenić, jak mi idzie. Jak to mówią, trzeba sobie w życiu jakoś radzić. Chciałem powiedzieć, na pewno jak Mary, że ty w śpiewaniu tanio skóry nie sprzedajesz.
Tak, i on właśnie to przysłowie się przyjęło właśnie o Marysie, że on tanio skóry nigdy nie sprzedaje. Także tak jak mówisz, ja na razie chyba tanio też skóry nie sprzedam, także idziemy cały czas do przodu. Super, chciałem się zapytać kolejne właśnie moje pytanie. Super, tam odpowiedź. Widać jak jest przygotowany na wywiad, nie? Cały czas sobie notuję, zapisuję. Rozmowa płynie. Płynie. Nie, oczywiście, żartami, ale jedziemy dalej. Chciałem się zapytać w związku z tym, czy ty, bo, no mów. W związku z tym spoko, mów dalej. Chciałem się zapytać, czy ponieważ prowadzisz bardzo bujne życie i dużo jeździsz, czy masz jakieś hobby, co jest twoim hobby? Słuchaj, zależy pod jakim względem mówisz, że prowadzę bujne życie i tak dalej. Nie, bardzo dobre życie, jest bardzo dobrze się prowadzę. Dużo podróżujemy, dużo koncertujemy, no bo taki mamy zawód, że cały czas jesteśmy w Anglii, ostatnio byłem w Niemczech i tak dalej, to po Polsce bardzo dużo, także cały czas podróżujemy. Jakie jest moje hobby? Moje hobby to oczywiście sport i muzyka i poza tym nic innego nie robię. Oczywiście gra na PlayStation w wolnym czasie, tak się odstresowuję. Bo jeszcze mówię, że lubisz na ryby wchodzić, bo ja na rybki lubię. Lubisz na rybki, tylko wiesz co, ja jak zawsze jeżdżę na ryby, to zabieram z sobą mydło, a jak wiesz co dalej jest, to zawsze to powinieneś sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście żartuję i tak dalej, dystans mam do siebie, także pożartować sobie lubię. Jak widzicie, gości też dobrze daje, nie? Nie oddychaj tak głośno, bo okulary ci zaparują. Bo ostatnio miałem wywiad właśnie z Jokerem i został mi uśmiech Jokera. No i bardzo dobrze, pozytywnie i tak dalej. Wiem, że Joker też uwielbia chodzić na ryby, także nieraz widzę jego zdjęcia, jak wrzucę naprawdę i porządne sztuki wyciąga. Też lubię ryby i też nieraz w wolnym czasie, bardzo to rzadko mi się zdarza, ale chodzimy, jeżdżę do mojego bardzo dobrego przyjaciela w Polsce, do Dęblina, gdzie razem nieraz jeździmy na rybki i sobie właśnie tak spędzamy i odstresowujemy się od codzienności. A dużo kosztujecie śpiewanie, jeśli chodzi o stres i w ogóle, bo na pewno to jest bardzo dużo wyrzeczeń. Wiesz co, ja ci powiem szczerze, nie, no może na początku to było właśnie stres i wyrzeczenia, jeżeli wyrzeczenia, przepraszam, a teraz to czysta przyjemność. Jeżeli robisz to, co lubisz, to nie sprawia ci absolutnie żadnego problemu, żadnej męczarni i tak dalej, tylko czysta przyjemność. Pamiętajcie, ja wychodzę na scenie, to mi się w tyłku, za przeproszeniem, odpala drugi akumulator, także musi być pełna energia. A fajny materiał chciałem powiedzieć. Wiedziałem, że no, nie bądź tu mądry i pisz wiersze, no przecież nie wytrzymam. Nie, no słuchaj, ja nie mam nic przeciwko, ty nie jesteś w moim guście. Mięśnie ma fajne w ogóle, no, naprawdę. Nie, to jest po prostu masa. Masz jakiś niedobór? To ja współczuję twojej żonie, wiecie? Hello. A pozdrowisz moją żonę Monikę? Tak, pozdrawiam twoją żonę Monikę, także słuchaj, jakby coś tego, to napisz do nas na fejsie. Coś poradzimy na ten temat. Dziękuję bardzo. A ty masz, słuchaj, ten Krystian, ty masz specjalny lek, powiedziałeś tak przy stole, jak sobie jedliśmy pięściopirynę, tak? Nie, to nie jest pięściopiryna, tylko piąchopiryna. Jak będziesz chciał i tak dalej, zawsze cię możemy wyleczyć i tak dalej. Jak to mówią, to są ręce, które leczą. Spoko, fajnie, bardzo mi się podoba. Chciałem się zapytać właśnie, Krystian, czy ty lubisz samochody? Praktycznie na większości telewizji, jak to oglądałem, tu gdzieś jedziesz, tu stoi samochód na przykład koło ciebie. I który to jest twój samochód właśnie z tego teledysku? Powiem ci szczerze, jak dobrze zauważyłeś, ciągle gdzieś jadę, ciągle gdzieś stoję koło jakiegoś samochodu. Tak, lubię samochody, ale lubię bardziej przy nich postać, jak zauważyłeś i tak dalej. Nie, a tak naprawdę, no chyba każdy facet lubi troszeczkę adrenaliny i dobre samochody, jak to mówią, szybkie samochody, dobre kobiety, tak? To Passata wtedy i na pewno nie masz. Nie, Passata wtedy i nie mam i tak dalej, mam Volkswagena 1.3. Tak? Diesel. O kurczę, nie spodziewałem się, zagiałeś mnie. No można, można. Pamiętaj, nie oceniaj książki po okładce, tylko po zawartości. To jaki masz samochód? Osobowy. Dobra, a duży taki to masz 4x4 chyba? Ten... Nie, no powiem ci taki mały, w którego się mieszczę. Aha, dobrze. Pamiętaj, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach i o matach, dobrze? Dobrze, nie będzie, bo ja chciałem ci powiedzieć, że mój tata dał mi malucha w ogóle i pierwszy właściciel i zawsze słuchał Boysów, ale... Ja też się wychowałem na muzyce Boys i tak dalej, także absolutnie nie ma w tym żadnej ujmy.
A maluchem też się woziłeś? Tak, miałem 3 sztuki, powiem ci, takie 3 maluszki i tak dalej. Bardzo fajny samochód, od czegoś trzeba było zacząć. A chciałem się zapytać ciebie, Krystian, czy wystąpił, czy może ja przeoczyłem, bo ja wszystkie teledyski twoje oglądam, ale na żadnym, oprócz Dawaj Wyjść na Ring, kiedy śpiewałeś przed marszem, to nie było Marusza, czy ty tak specjalnie nie chciałeś z nim? Nie, powiem ci, nie znam takiego utworu Dawaj Wyjść na Ring, jak coś to Dawaj na Ring. Dawaj na Ring, to źle odrobiłeś lekcję, tak, a po pierwsze Mariusz wystąpił w dwóch teledyskach, czyli w Zdobyć Świat i po prostu Sobą Bądź, on potraktował to bardziej zabawowo niż biznesowo, czyli mamy dystans do siebie i robimy to z dużym uśmiechem, także tak to potraktował Mariusz. A chciałem się zapytać, czy dał ci się przejechać swoim tym żółtym samochodem takim sportowym, tym takim Lamborghini właśnie, no? Czy mi dał się przejechać? No. Powiem ci, miałem okazję i dał mi się przejechać, wiesz? Powiem ci się, że jakoś tak wyszło, że dał mi się przejechać żółtym Lamborghini, bo właśnie... Powiem ci, czułem się zaszczycony, wiesz? Niektórzy, bo to naprawdę to jest dobry brat, Mariusz, no, bo widzisz, na przykład jak jest dobre? Dziewczyni samochodów ale się nie pożycza. Nie pożycza, widzisz, a on mnie nawet przewiózł. Naprawdę, szacun, Mariusz, nie mogę się doczekać, jak cię pozna, to już będę z drugim bratem twoim. Powiem ci, jesteś wspaniałym człowiekiem, pogodny. Bardzo, ostatnio w gazecie byłem, to pisanie. Nie, właśnie mówili, w gazecie ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, także zapraszamy do lektury. Co jeszcze chciałem się zapytać? Cały czas się o coś mnie pytasz. Chciałem się ciebie zapytać. Nie, bardzo dobrze nam idzie, hello. Robaczki. Trochę jesteś podobny w teledysku, nie czy to moja tylko sugestia taka do Pitbulla, czy na przykład Pitbull jest, pozdrawiamy ci Pitbull. Tak, Pitbulla. Jestem podobny, dlatego że tak samo jak i on i ja nie mamy włosów na głowie, także w czymś jesteśmy do siebie podobni. Także nie, a wiesz. Pokaż telewizor, z czym jeszcze? Tak, czas, oczywiście, czy... jasne, że tak. Słuchajcie, ale jak to mówią, na mądrej głowie włosy nie rosną. No właśnie. Ja a on przed wywiadem mówi, muszę się nażelować, żeby dobrze wyglądać. Tu nie ma co żelować, słuchaj, jest pięknie, wspaniale. No właśnie, a dzisiaj też masz irokeza, co zawsze tak. Tak, ja powiem ci, miałem na głowie irokeza i myślałem być królem Jarocina, ale mi nie wyszło, zostałem w muzyce dance, także robię to tak samo do tej pory. Co chciałem się zapytać, ponieważ... Cały czas się mnie o coś pytasz, mów dalej. Ostatnio byłeś właśnie, Krystian, w Monachium na meczu właśnie, gdzie grał właśnie Lewy Szczelił i bramkę, no nie, i chciałem... Tak, byłem na meczu w Monachium, gdzie grał Bayern Monachium z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów i tam Lewy strzelił bramkę. Tak, byłem szczęśliwy, dlatego że moi znajomi mi bardzo dobry prezent imieninowy zrobili. No na drugi dzień miałem spotkanie z Robertem Lewandowskim, gdzie chętnie podpisał koszulki, gdzie przeznaczyłem to na licytację dla fundacji Spełni Moje Marzenie dla dzieciaków z onkologii, także myślę, że im się to na pewno przyda. Pamiętajcie, pomagajcie, bo to zawsze wraca. A jaki jest Robert? Normalny, zwykły chłopak, który po prostu robi swoją pracę profesjonalnie. Nic tu dodać, nic ująć. Jest po prostu Polakiem i powinniśmy być z tego dumni. Ja przynajmniej jestem dumny. Myślę, że każdy Polak w Polsce też. Mega szacun. Oczywiście pozdrawiamy z Krystianem. Chciałem się zapytać, Krystian, chciałbyś może kogoś pozdrowić w Polsce, around the world, w Anglii może? Pozdrawiam całą Polskę i całą Polonię tutaj w Anglii. Także trzymajcie się. Pamiętajcie, zawsze do przodu. Szacuneczek. Ja chciałem bardzo podziękować moim państwa. Gościem właśnie był Krystian Pudzianowski z Pudzian Band, brat Mariusza Pudziana. Dzięki, pozdrawiamy. Szacuneczek, hej. Elo, dzięki. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Szacuneczek, elegancko, nie? Chciałem tak...